Barometr służy do pomiaru ciśnienia, termometr do temperatury, ale czy jest jakiś przyrząd, który jest w stanie określić, pokazać sukces albo porażkę kaznodziejską, ewangelizacyjną? Gdy popatrzymy na czytaną dzisiaj w niedzielę Ewangelię i dostrzeżemy to, co się stało po kazaniu Pana Jezusa w synagodze w Nazarecie, musimy dojść do wniosku, że to, co się tam wydarzyło, było totalną klęską ewangelizacyjną naszego Zbawiciela, naszego Mistrza. Najpierw jednak słuchacze z ciekawością słuchali Mesjasza, ale później wszyscy unieśli się gniewem i postanowili zabić Jezusa Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział, że dobrego człowieka rozpoznaje się na przykład po tym, że wiele osób uczestniczy w jego pogrzebie, ale czy tak było w przypadku Pana Jezusa? Zaledwie kilka osób było na Golgocie i dodatkowo kilka osób miało odwagę pogrzebać Go pod Kalwarią. Co jest zatem sukcesem, co jest zatem porażką tego, który głosi dobrą nowinę? Demoniczne niebezpieczeństwo, jakie czyha w Kościele, polega m.in. na tym, że część głosicieli Ewangelii chciałoby odnosić za często i zbyt bardzo ziemskie korzyści z powodu swojej posługi. Ale przecież nie da się zmierzyć sukcesów ewangelizacyjnych nawet tym, że kościoły będą wypełnione ludźmi słuchającymi Słowa Bożego. Ojciec Pio, wszystkim doskonale znany święty kapłan, powiedział kiedyś: wolę puste kościoły niż wypełnione diabłami, a miał na myśli to, że woli, iż w kościele znajdują się ludzie pokorni, uznający swój grzech i chcący kochać Pana Boga, niż w tej samej świątyni znajdowaliby się ludzie, którzy nie mieliby ani odrobiny szacunku do Słowa Bożego. I po tym poznaje się dobrego ewangelizatora. Osobę, która jak prorok Jeremiasz zrozumiała, na czym polega misja głoszenia Słowa Bożego. Jedynym sukcesem jest to, że zarówno głosiciel, jak i słuchacze pewnego dnia znajdą się w niebie. I to jest jedyny weryfikator. I niech dzisiaj w Kościele będzie jak najwięcej takich apostołów, którzy tylko tym się przejmują, a nie bieżącą popularnością, oklaskami albo ich